Ja jestem za tą choinką, którą tu widzę. Żywa. Żywa, piękna choinka, zawsze piękna. Prawdziwa ma swój urok, prawda? Jednak, no nie wiem, no nie widzę tutaj sztucznej choinki. Żywa jest fajniejsza, bo ma, to jest taka tradycja, bym powiedziała. Ja bym był za żywą. Dlaczego? Dlatego żywe, że to żywe, no. Od lat, jak tutaj stoi, chyba nikomu nie przeszkadzała przez tyle dziesiąt lat, to czemu teraz ekologia? No ekologia, ja wiem, wszystko rozumiem, żeby było fajne jedzenie i wszystko, no ale ja wiem, choinka pachnie, wszystko, nie. Ja bym był za taką, jak jest teraz. U mnie w mieście kiedyś były choinki, bo ja nie jestem stąd, takie ekologiczne były choinki zrobione ze śmieci, które były z recyklingu. Ale wydaje mi się, że w tym miejscu tutaj na Starówce to nie wiem, czy by to miało rację bytu. Tak jak mówię, to by musiało być naprawdę ładnie wykonane i żeby to było coś takiego eleganckiego. Dobrze by było, żeby ekologiczna, bo ona by była zawsze. A tutaj trzeba na uroczystości, ale z drugiej strony z tą tradycją trudno zerwać. Nie, tradycja jest tradycją. My jesteśmy tradycjonalistami. Myślę, że żywe jednak mają ten swój taki niepowtarzalny urok. No jakiś czas teraz jest tak piękna ta choinka, że chyba sztuczna nie zastąpi tego po prostu. Ja myślę, że żywa zawsze ma lepszy klimat i sama w domu też stawiam na żywą choinkę, więc dla mnie to jest naturalne, że stoi tutaj żywa choinka. Nie, to mi się raczej nie podoba, jednak jestem konserwatystą i tradycja w moim sercu dominuje. Myślę, że choinka to nie jest aż taki duży problem, a miasto mogłoby zrobić o wiele więcej dobrego w innych dziedzinach pod względem ekologii.